Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj poziom znowu podstawowy. Już kilka razy, kilka osób prosiło mnie w komentarzach, żebym wytłumaczył kwestię pytań. Dlaczego widzicie przyimki na końcu zdania, kiedy my w języku polskim dajemy te przyimki na początku zdania? I ostatnio znowu ktoś w komentarzu mnie o to poprosił. Czyli przykładowo mamy pytanie: What are you looking at? I my powiemy: na co patrzysz, tak? Także my to na mamy na początku, nie mamy na końcu. Pytacie dlaczego? Who did you go with? Czas przeszły. Z kim poszedłeś? Jak jest did, operator, no to wracamy do pierwszej formy, tak? Czyli pamiętajcie, że pytania robimy tym samym sposobem. Słówko pytające plus operator w ramach inwersji przeszedł, czyli normalnie jest you are looking w pytaniu are you. Tu akurat w twierdzeniu nie ma operatora w budowie zdania, ale w pytaniu właśnie musi być w ramach inwersji przed podmiotem, czyli przed osobą. Czyli did you, tu jest are you, tu jest did you. Czyli who did you go with? Z kim poszedłeś? No i u nas znowu na początku. Z kim? Dlaczego jest na końcu? What are you searching for? Czego szukasz? What are you searching for? Czemu to for jest na końcu zdania? Słuchajcie, nic się nie bierze z księżyca. Na to są po prostu zasady tworzenia pytań. Tylko nie macie tej świadomości. Od dziś już będziecie mieć. Popatrzmy najpierw na normalne zdanie, bez przyimka. She is dancing. Ona tańczy. Po brytyjsku mówimy dancing, po amerykańsku dancing. No i przykładowo chcę zrobić pytanie, czy ona tańczy, tak? To jest pytanie zwykłe. W języku angielskim nie ma słowa czy. Czy powstaje wirtualnie poprzez inwersję. Jeśli chodzi o czasy, przekładamy operator. Tu operator jest podany, czyli przekładam go. Czyli is she dancing? I takie przełożenie zwane inwersją z automatu daje nam czy. Is she dancing? Zapomniałem pytajnika. Is she dancing? Czy ona tańczy? Natomiast pytanie szczegółowe, jak sama nazwa mówi, interesuje mnie szczegół. Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Tutaj mam gdzie. Where? I też przekładam. Czyli where is she dancing? No i to chyba rozumiecie, tak? I teraz popatrzmy na zdanie z przyimkiem. He is looking at the sky. On patrzy na niebo. Kiedy? W tym momencie. Skąd wiem, że w tym momencie? Bo widzę czas present continuous, który określa czynności dziejące się w tym momencie. I teraz przykładowo robię pytanie, czy on patrzy? No nie ma słowa czy, robię inwersję. Is he? No i mam czy. Is he looking at the sky? Czy on patrzy na niebo? No i teraz pytanie szczegółowe, na co on patrzy? I robicie tak jak tu. Słówko pytające ma być. Where is she dancing? I tu to samo. What is he looking at? I at zostaje. Jest samo słówko pytające na początku plus inwersja. Natomiast at tu po prostu zostało tak jak było. Natomiast nieba nie ma, no bo ja dopiero pytam, na co on patrzy. Kolejne zdanie. Czas przeszły. She went, tak? Tu jest czasownik nieregularny. Go, went, gone. Druga forma. She went there with Peter. Ona poszła tam z Piotrkiem. No i chcę właśnie dojść do pytania, z kim ona poszła. No to najpierw pytanie zwykłe, czy ona poszła, nie ma czy, robię inwersję did she. Tu co prawda nie ma operatora właśnie w twierdzeniu, to co mówiłem, jest osoba i od razu druga forma lub ed. No ale wyobrażamy sobie, że jest tu did i przechodzi did she. I znowu jak jest did, wraca do pierwszej formy. Czyli did she go, czy ona poszła tam z Piotrkiem. No i pytanie szczegółowe, z kim poszła? I znowu tak samo, słówko pytające, inwersja. Słówko pytające, inwersja. A inwersja to przełożenie operatora. A w tym czasie simple past operatorem jest did. Czyli who did she go? No i to with tu zostaje. Piotrka kasuje, no bo ja dopiero o niego pytam. Czyli to, że nam zostaje przyimek na końcu zdania tutaj, czy w tych trzech zdaniach, to wynika po prostu z konstrukcji pytania. Robimy inwersję, słówko pytające plus inwersja, a przyimek nam po prostu został. I
kolejne przykłady. I'm searching for my birth certificate. Czyli ja szukam w tym momencie. No i czego szuka, tak? To jest taka fraza. Search for to jest szukać czegoś tam. I czego on szuka? Birth certificate, czyli certyfikat urodzenia. My powiemy aktu urodzenia. No i przykładowo robię pytanie najpierw zwykłe. Czy szukasz aktu? No to nie ma słowa czy, znowu przekładam. No ale teraz kieruję pytanie do ciebie, czyli ty, a dla ty jest you are. Tutaj było I am. Czyli normalnie jest you are i w pytaniu Are you searching for your birth certificate? Czy ty szukasz aktu urodzenia? No i teraz pytanie szczegółowe. Czego szukasz? Czego to jest co? Czyli znowu słówko pytające plus inwersja, czyli what are you searching for? I to for zostaje, a certyfikat kasuje, bo ja dopiero o niego pytam. This book is about domestic animals. Ta książka jest o zwierzętach domowych. W angielskim zawsze przymiotnik jest jako pierwszy. Zobacz, my powiemy zwierzęta domowe, przymiotnik jest drugi, u nich musi być pierwszy, czyli domowe zwierzęta. No i znowu zróbmy najpierw pytanie zwykłe, czy jest słowo czy, nie ma, inwersja. Przekładam czasownik być, bo być zawsze przechodzi. Is you are you? This book is this book? Czyli stąd is przechodzi przed cały podmiot, a tu podmiotem są dwa słowa, ta książka. Czyli is this book about domestic animals? No i teraz będę pytał o zwierzęta domowe, bo ja nie wiem, o czym jest ta książka. Czyli właśnie tworzę pytanie, o czym jest ta książka. I my po polsku znowu przyjmek mamy na początku. O czym? Nie może być o czym. I co to jest czym? No czym to jest co? Czyli daję what i inwersja, a to about zostało. Czyli what is this book about? Kolejne zdanie. It depends on the time of year. To zależy. Tu są częste błędy. Tu ma być wyrażone w czasie prostym. It jest trzecią osobą. Dla trzeciej osoby dajemy s. I to jest s od present simple. It depends. To zależy. My mówimy od, a oni mówią na. To zależy na pory roku. Coś takiego, tak? Czyli to zależy od pory roku. Czyli na przykład ktoś się pyta, kiedy tu są największe kolejki. No, to zależy od pory roku. I teraz najpierw pytanie zwykłe. Czy to zależy od pory roku? I znowu nie ma słowa czy. Żeby powstało słowo czy, robię inwersję. A co to jest inwersja? No, mówiliśmy, że to jest przełożenie operatora. Tylko tym razem mamy czas present simple. Tam operatorem jest do lub does. Dla it jest does. Czyli does it i nam powstaje z automatu czy. Does it depend? Zobaczcie, że kasujemy. Tu było it depends. Teraz już nie ma s, bo to s jest przy operatorze. Does. Może być jedno s. Does it depend on the time of year? Czy to zależy od pory roku? No i teraz dochodzę do pytania szczegółowe. Od czego? No i my znowu dajemy przyjmek na początku. Tak? Od czego to zależy? Oni przede wszystkim nie powiedzą od, tylko na co to zależy. No i właśnie nie przenosimy przyimka. Czego to znowu będzie co? Czyli what does it depend on? Od czego to zależy? I na sam koniec wrócimy jeszcze do pierwszej strony, którą nagrywałem na początku, bo zauważyłem później, że nie omówiłem jednego zdania tutaj z gwiazdeczką. Uwaga, czasami zdarza się, że oni jednak przekładają przyimek na początek zdania, czyli tak jak w języku polskim, ale robi się to niezmiernie rzadko i w języku bardzo formalnym, czyli w języku codziennym nikt absolutnie tak nie powie. I akurat z przyimkiem, jeżeli jest z kim, jeżeli chcę powiedzieć z kim na przykład ona poszła, to tu akurat jest możliwe przełożenie. Ale tak jak powiedziałem, wyjdzie język niesamowicie formalny, czyli na piśmie ewentualnie można by kogoś tak zapytać, z kim ona poszła. A oprócz tego jest jeszcze jeden problem, bo ja tu napisałem to zdanie z gwiazdeczką, bo ono jest niepoprawne. Dlaczego? Bo jak zaczniemy zdanie od with, jest to możliwe, ale musimy zmienić who na whom. Czasami właśnie uczniowie pytają, a kiedy stosujemy whom? W tym momencie nie będę tego tłumaczył, bo robiłem o tym filmik, jaka jest różnica między who a whom. Link wam wrzucę
pod koniec tego filmiku. I w ogóle, jeżeli komuś się tam jeszcze mylą pytania, te inwersje i tak dalej, w przeróżnych czasach robiliśmy filmik o budowie właśnie pytań w języku angielskim. Link wam wrzucę też pod koniec. I te wszystkie pytania, które tu robiliśmy, czyli z tak zwaną inwersją, uwaga, to są pytania bezpośrednie, bo niestety jest tu lekkie utrudnienie, są też pytania pośrednie, tam inwersji nie ma i też Polacy pytają, co jest grane, czemu tu nie ma inwersji, ja widzę pytajnik, a nie ma inwersji, mnie nauczyciel uczył, że ma być inwersja, no w pytaniach pośrednich nie ma. Tak więc wrzucę wam też link do pytań pośrednich, to już jest pytanie takie, jest trochę już z wyższego poziomu, więc jeżeli ktoś jest bardzo podstawowy, to może lepiej niech nie ogląda tego filmiku. Dzięki, trzymajcie się.